edukacja seksualna jest bardzo ważnym tematem, też wzbudzającym dużo emocji. Okazuje się, że jest nadal kontrowersyjnym tematem. Wyniki współcześnie prowadzonych badań wskazują na to, że jeżeli jest prowadzona w szkołach, to wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzykownych zachowań seksualnych. No ale są też osoby, które boją się tego, że wprowadzenie takiego tematu spowoduje rozbudzenie się seksualności u młodych osób. Co jest nieprawdą, dlatego że tak jak każdy inny popęd, on po prostu jest. To, że nie mówimy o jedzeniu, nie oznacza, że nie będziemy głodni. Jest przedmiot, który się nazywa wychowanie do życia w rodzinie, jednak on nie jest edukacją seksualną, tylko tak jak sama nazwa wskazuje, duża część zajęć poświęcona jest wartościom, rodzinie, co oczywiście jakby też ma swoje znaczenie, natomiast pomija się tematykę seksualności. Większość nastolatków czerpie wiedzę z źródeł najbardziej dostępnych, czyli to są strony internetowe, również strony pornograficzne, no i rówieśnicy. Z większością osób nie rozmawia się na ten temat w domu. Może też to jest taki temat, który w domu najczęściej jest spychany na szkołę, a w szkole jest spychany na dom. Wiek inicjacji seksualnej systematycznie obniża się i większość osób, ponad 50% osób podejmuje pierwszy kontakt seksualny poniżej 18 roku życia, a 8% z tej grupy, znaczy z ogólnej populacji, podejmuje kontakty seksualne poniżej 15 roku życia, więc to nie jest tak, że osoby 15-letnie w ogóle nie myślą o seksie, myślą o nim, a nawet angażują się w kontakty seksualne. Sama prowadzę takie zajęcia w szkołach i okazuje się, że jest ogromna potrzeba. Osoby same podchodzą, pytają wprost, pytają też, mają możliwość zadawania pytań anonimowo. I te pytania są najróżniejsze, od takich weryfikujących wiedzę z różnych źródeł, na przykład stron pornograficznych. Pojawiają się takie pytania, czy jak kobiecie rosną włosy w miejscach intymnych, to czy ona jest chora? To jest takie dosyć szokujące, no ale okazuje się, że jeżeli oglądam sobie filmy, w których większość aktorek nie ma owłosienia, no to skąd mam wiedzieć, jak wyglądają kobiety, które dojrzewają bez żadnych zabiegów. U mężczyzn często, u chłopców, jedno z częstszych pytań to jakiej wielkości powinien być członek, czy 24 cm to już wystarczająco i że też tak przesadzają. To jest niepokojące, dlatego że osoba wyrasta z nieprawdziwymi przekonaniami i kumulują się kompleksy. Jeżeli chodzi o mity na temat antykoncepcji, to jest cały wachlarz i dziewczyny niektóre używają różnych substancji do płukania, też pytają się, czy to jest prawdziwe, do płukania pochwy. Rozpoczynając od Coca-Coli, a na żerących substancjach kończąc, takich jak Domestos. Więc wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeżeli dziewczyna chcąca zapobiec ciąży wypłucze sobie pochwę Domestosem, no to jest ogromne zagrożenie. Z niepokojących rzeczy to na pewno jest rażąca niewiedza na temat tego, jak dochodzi do zapłodnienia. Większość osób nie wie. Nie wie też, jak prawidłowo stosować prezerwatywę. Niektóre osoby stosują dwie prezerwatywy, co zmniejsza skuteczność antykoncepcyjną, albo stosują do nawilżania substancji, które rozpuszczają lateks. Słyszałam o takich substancjach jak masło, jak smalec nawet, oliwa jakaś. To są substancje, które poprzez zawartość tłuszczu rozpuszczają lateks i zmniejszają antykoncepcyjne działanie. Jest duża potrzeba, żeby rozmawiać w ogóle o tym, jak to jest z zgadzaniem się na różne rzeczy. Często pojawiają się tematy, czy muszę się zgodzić na seks, bo namawia mnie chłopak czy dziewczyna? I to są takie, mnie niepokoi, kiedy ja słyszę takie pytanie, bo to jest realny dylemat, przed którym stoi młoda osoba i też nie ma z kim o tym porozmawiać. I też nie ma takiego miejsca, w którym mogłaby się nauczyć o tym, że jej ciało jest jej czy jego. I że tylko osoba sama może decydować o tym, kiedy i w jaki sposób rozpocznie się
ten kontakt, czy będzie się zgadzała na jakikolwiek dotyk. Niestety zajęcia z edukacji seksualnej jako takie nie są refundowane. Czasami jest tak, że szkoły same z oszczędności zapraszają grupy takie jak nasza do prowadzenia zajęć i wtedy te zajęcia się odbywają, ale jakby ustawowo to nie jest zagwarantowane. To, co jest zagwarantowane, to wychowanie do życia w rodzinie, ale to, tak jak już mówiłam, często nie spełnia swojej funkcji.